Dzisiaj obchodzimy 50 lat Politechniki Opolskiej, 50 lat Wydziału Mechanicznego. No może nie dzisiaj, dzisiaj jest uroczystość. To święto jest dokładnie 20 maja za tydzień, no ale ten piątek 13 myślę, że będzie szczęśliwy dla kolejnych 50 lat naszego Wydziału. Ten Wydział kończyła żona, kończyłem ja, kończył syn, także cała kariera, nie tylko moja, ale rodzinna jest związana z tym Wydziałem. W związku z tym bardzo chciałem, żebyśmy ten jubileusz mogli przeprowadzić. Jakoś tak się czuję związany z tym Wydziałem, może ciut mocniej. Dzisiaj się nasuwają różne wspomnienia, różne myśli, bo to 50 lat to jest kawałek drogi. Ja tu byłem właśnie z tym prawie, że pierwszą grupą gliwicką. Obchodziłem dziesięciolecie istnienia WSI. Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że niedługo będzie 50 lat, to bym nie wierzył. Teraz bym chciał powiedzieć dla najmłodszych, że im mają szansę obchodzić stulecie. Czas leci niesamowicie. No i ten upływ czasu powoduje to, że tak jak wtedy byliśmy tylko wszyscy z Gliwic, z Wrocławia, to teraz to już było powiedziane, kierują uczelnią, kierują wydziałem nasi absolwenci. Zdawali u mnie egzaminy, rektor, prodziekani. Przyszedłem z Politechniki Śląskiej, namówiony przez dziekana Guzika. To był 68 rok, naprzód wykłady tylko zlecone miałem. No i ciężka była praca wtedy. Niczego nie było, pracowników nie było, laboratoriów nie było. Wykłady były w różnych miejscach. I ja muszę opowiedzieć taką historię. Tu na Oleskiej jest taka szkoła. Myśmy tam mieli zajęcia w klasie jednej. No więc po pierwsze, czas zajęć, przerwy się nie kojarzyły z tymi dzwonkami tam. Więc jak w czasie wykładu nagle dzwonek, 5 sekund potem decybele na maksa. Ogromny dorobek, tak przemysłowy, jak i uczelniany, pozwolił mi podjąć pracę dydaktyczną, gdyż ten ogrom doświadczeń można w sposób komunikatywny i powiedziałbym bardziej komunikatywny przekazać studentom niż przez wykładowców, którzy nie mieli okazji przed podjęciem pracy na naszej uczelni być przez jakiś czas bezpośrednio w takiej czy innej działalności przemysłowej. I to wszystko, co ja wyniosłem z 30 lat pracy w przemyśle, to mam przekonanie, że efektywnie na spotkaniach i wykładach z naszymi studentami im przekazuję i jestem przekonany, że nie jeden z nich z tych informacji skorzysta, gdy stanie bezpośrednio na takim czy innym stanowisku kierowniczym w rozległych fabrykach naszego kraju. Politechnika Opolska.